Kuba, parę dni temu jako skijumping.pl życzyliśmy wszystkiego najlepszego Piotrowi Żyla, a dzisiaj życzymy Tobie. Ja tu nie będę śpiewał, bo talent wokalny mam marny, ale wszystkiego najlepszego. I czego byś chciał sobie życzyć, jeśli chodzi o tą Twoją ścieżkę zawodową, że tak się wyrażę? No, dziękuję bardzo za pamięć, bo to fajnie, że w tych czasach jeszcze ktoś pamięta, złoży życzenia, zadzwoni, więc bardzo mi miło, dziękuję, że jeszcze ktoś o mnie pamięta. A tak czego sobie życzyć, no wiadomo, no, zdrowie jest najważniejsze i bez zdrowia no to wszystko inne jest trudno osiągnąć. Normalnie bym chciał, żeby można było mi życzyć złota olimpijskiego i tytułu, tak, Dawid Kubacki, zdobywcy Złotego Orła na turnieju 4 w Skorsie, ale wiem, że to się nigdy nie spełni, więc takie marzenia już u mnie się nie spełnią niestety. No trzeba brać to, co jest, akceptować tą sytuację, która jest, cieszyć się z tego, co jest, że się ma rodzinę, dzieci zdrowe, że ma się pracę. No mówię, nie zawsze jest to, co się chce. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ale nie, żebym tak pesymistycznie. No wiadomo, zawsze chciałem być skoczkiem wielkiego kalibru, to się nie udało i się nie uda, więc tak mówię, te marzenia odkładam na bok. Trzeba się realizować inaczej. A jak zdrowie będzie, trochę szczęścia, to tak, i na skorsie skoczy się daleko, to i też tutaj się zajdzie daleko. Powróćmy do tych dzisiejszych i wczorajszych zmagań. Może nie tyle o wynikach na początku, co właśnie o tych kwestiach organizacyjnych. Bo ty tutaj pełnisz rolę asystenta delegata technicznego. Tak naprawdę jesteś człowiekiem, który wyzwań się nie boi, bo różnych prac się w swoim życiu imałeś. Jeśli chodzi o właśnie to przygotowanie do bycia delegatem technicznym, czy to przyszło tak automatycznie, że po prostu po tej karierze swojej zawodniczej chciałeś zostać w skokach? No to jest trudny temat, no bo jak już się zaczęły te drogi rozjeżdżać, prawda, że już było wiadomo, że tym skoczkiem w kadrze, a już się nie będzie, a nie jesteś w kadrze, a no to trudno o to pogodzenie wszystkiego, to temat jest znany i bardzo długi do omówienia, no to zaczęło do mnie dochodzić, że trzeba się łapać tych skoków z innej strony, prawda, jak nie z tej, to z tamtej, jak nie tymi drzwiami, to tamtymi, więc jakby jest to jakiś plus, że mogę być dalej w skokach narciarskich, natomiast z innej perspektywy, tak, no bo jako trener w szkole sportowej w Zakopanem i w AZS-ie Zakopanem jestem trenerem. Tu jako działacz, no to jako delegat techniczny, czy PZN-u, czy FIS-u, no to też z innej strony, prawda? Więc no są jakieś tego plusy. No wiadomo, czy w telewizji też jeszcze z innej jako tam, czy ekspert, czy ktoś, kto te skoki może komentować, mawiać. Więc ze wszystkich stron te skoki atakuję, ale nie z tej, co powinienem. No ale to, da się z tego cieszyć, chociaż tu mnie chcą. Natomiast no ta droga no nie jest taka prosta. No to tak się może wydaje, ale delegatem no też nie może być każdy. Trzeba mieć oczywiście kursy, uprawnienia, przysędziować różne zawody. Mój sprawdzian na delegata FIS-u był rok temu tutaj na FIS Cupie. Zdałem go pozytywnie, że tak powiem, i teraz już jestem normalnie jako asystent delegata technicznego. Faustyna była delegatem, pan Rysiek Guńka kierownikiem, więc razem tworzyliśmy jury zawodów. Zawody się bardzo fajnie udały. Przyjęliśmy mały problem ze światłami. Asystent delegata na przykład był po to, żeby komunikować się ze starterem, z trenerami, że nie ma światła, możesz jechać, ja mówiłem, więc takie sprawy naprawdę, których nie widać w telewizji, tutaj się dzieją na takich zawodach niższej rangi, ale szczerze mówiąc, jakbyście zobaczyli, jak jest FIS Cup zorganizowany w Zakopanem, to myślę, że puchary świata niektóre mogą nam pozazdrościć. Taki bufet, jaki tutaj jest, jakie jest jedzenie, jak skocznia jest przygotowana, to do mnie astracy przychodzi i mówią, że wow, że świetna robota i że szkoda, że tak nie mają u siebie, więc naprawdę wielkie brawa dla organizatorów. A że jestem członkiem jury, to też mogę się pochwalić, że fajne zawody, bez upadków, bez kontuzji, parę dyskwalifikacji było, no ale to już wiadomo, ale ogólnie daliśmy radę. Właśnie, jeśli chodzi o tą rolę asystenta delegata technicznego, czy też delegata technicznego, jakbyś miał takiemu typowemu Kowalskiemu wyjaśnić, na czym ta rola polega, jakie są Twoje takie najważniejsze obowiązki na skoczni? To jest tak, że w skład jury wchodzi kierownik zawodów, delegat techniczny, asystent delegata technicznego. I ogólnie jury odpowiada za to, żeby zawody przeprowadzić sprawnie, zgodnie z przepisami, w bezpieczny sposób. Oczywiście te przepisy rozwijają tą rolę i tego jest dużo więcej, ale to jakby tutaj nie będziemy mówić na temat przepisów szczegółowo. Tak bardzo obrazowo, delegat techniczny i kierownik zawodów są zawsze na wieży sędziowskiej. Czyli ten tam, gdzie jest Borek, Selak, Walterhofer, tam jest delegat i kierownik zawodów. Na niższej rangi zawodów kierownik zawodów puszcza na światłach. Czyli tą rolę Borek, Selak pełni w Pucharze Świata, ale wiadomo, że w FIS Cupie nie mamy takiego człowieka specjalnego od świata, że tak powiem. I kierownik zawodów Rysiek Guńka dzisiaj tą rolę pełni wczoraj, właśnie jako kierownik zawodów puszcza na światłach. Natomiast asystent delegata, czyli w tym wypadku ja, moje miejsce jest na wieży trenerskiej razem z trenerami. Mam słuchawkę w uchu i przekazuję
decyzje jury do trenerów. Jestem takim łącznikiem między wieżą sędziowską jury, a trenerami, którzy stoją na wieży. Czyli która belka startowa jest, że dyskwalifikacja u góry i za co, o której zaczynamy drugą serię. I takie rzeczy, których normalnie nie przewidzisz, tak się mieliśmy problem ze światłami. Zawodnik widział na belce, że jest światło zielone, a one się światła zacięły. I starter mi przekazywał do ucha, że jest zielony. Ja mówię trenerowi, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, że jest zielony, i on dopiero machał, prawda? Więc jakby taki komunikator między trenerami, jury, starterem. Bardzo ważne jest, żeby właśnie to był ktoś, kto umie po angielsku, żeby te języki znał, żeby się z nimi dogadał. Mieliśmy dzisiaj sytuację z Norwegiem, któremu była awaria wiązań zgłoszona u góry. Trzeba było zgłosić trenerowi. Trener wyjał do góry mu pomóc, skakał na końcu, więc taki łącznik między właśnie jury a trenerami.